Przyjechała do Warszawy spod Opola. Miała blond włosy, a na imię Ola. Na swojej wsi uchodziła nawet za ładną, ale w stolicy była przeciętną panną. On to zwykła pała, kawał lamusa. Przyleciał z Hiszpanii na wymianę z Erasmusa. Zgrywał przystojniaka Enrique Iglesiasa i na trzeciej randce wpił wolę kutasa. Ola była dumna z chłopaka z zagranicy. Rozmawiała po angielsku, był taki egzotyczny. Chodziła z nim za rękę, postawiała na Facebooka zdjęcia w objęciach hiszpańskiego księcia. Gorące trzy miesiące szybko zleciały. Skończył się Erasmus i prysły czary. Enrique jej zostawił maila i obietnice szczodre. Więcej się nie odezwał, a jej spóźniał się okres. Czy marzy ci się egzotyczna przygoda? Erotyczna przygoda, fantastyczna pogoda. Głupia ściro, idź na całość, lecz nie oczekuj cudów. Życie to nie scenariusz z Hollywoodu. Czy marzy ci się egzotyczna przygoda? Erotyczna przygoda, fantastyczna pogoda. Głupia ściro, idź na całość, lecz nie oczekuj cudów. Życie to nie scenariusz z Hollywoodu. Miała na imię Bożenka, była córeczką taty. Z figury trochę podobna do trzydrzwiowej szafy. W wakacje poleciała na wycieczkę do Egiptu w all inclusive. Sharm el Sheikh, tam się nie nudzisz. Leżała jak wieloryb na plaży, gdy podszedł młody Arab, co malował henną tatuaże. Umówili się przy barze, wieczorem w klubie Alibi. Całą noc, shake your ass, let's dance Habibi. To była miłość od pierwszego włożenia. Kochanie, przez cały tydzień ostre jebanie. Na do widzenia, wzięła od niego wszystkie dane potrzebne do załatwienia zaproszenia. Dziś Bożena nie jest już tak zakochana. Kiedyś była ubrana w bazarowe Dolce i Gabbana. Dziś utytłana od samego rana. Pomaga robić kebaba w budzie Alibaba. Czy marzy ci się egzotyczna przygoda? Erotyczna przygoda, fantastyczna pogoda. Głupia ściro, idź na całość, lecz nie oczekuj cudów. Życie to nie scenariusz z Hollywoodu. Czy marzy ci się egzotyczna przygoda? Erotyczna przygoda, fantastyczna pogoda. Głupia ściro, idź na całość, lecz nie oczekuj cudów. Życie to nie.